MiG 270 MMA Open jest w ofercie Magnum obok MiGa 200x3, najmniejszym siłowym półautomatem spawalniczym obsługującym dużą 15-kilową szpulkę drutu. Półautomat posiada nieduże podwozie jezdne, ale skonstruowane w ten sposób, że jest w stanie pomieścić i stabilnie utrzymać butlę z gazem. Panel sterowania MiGa 270 MMA Open jest prosty i przejrzysty. Tutaj po lewej stronie znajduje się eurogniazdo do podłączenia uchwytu roboczego. W tej ramce zgrupowane są trzy potencjometry, w których ustawia się parametry w metodzie MiG-MAG. Są to indukcyjność, prędkość podawania drutu oraz napięcie spawania. Powyżej tej ramki znajduje się jeszcze jeden potencjometr, którym reguluje się wartość natężenia prądu w metodzie MMA. Samą metodę zmienia się tym przełącznikiem. Powyżej znajdują się wyświetlacze, które w trakcie spawania pokazują aktualne wartości natężenia prądu spawania i napięcia. Te dwa gniazda prądowe z kolei służą do podłączenia przewodu masowego oraz kabla elektrodowego wówczas, gdy korzystamy z metody MMA. Rozmieszczenie pokręteł, przełączników i gniazd umożliwia ich bezproblemową regulację w każdych warunkach, np. w grubej rękawicy spawalniczej. Cały panel cofnięty jest względem obudowy, także nie ma możliwości przypadkowego uszkodzenia czy ubicia któregoś z pokręteł. W zestawie z urządzeniem otrzymujemy przewód z zaciskiem masowym, przewód z zaciskiem elektrodowym, bardzo dobrej jakości uchwyt spawalniczy typu MB24KD. Jest jeszcze oczywiście podstawowa tarcza spawalnicza i młotko-szczotka. Teraz trochę danych technicznych. Urządzenie jest zasilane z sieci trójfazowej 400V. Maksymalny prąd spawania to 270 A przy sprawności 60% i to zarówno dla metody MiG-MAG, jak i MMA. Waga migomatu bez drutu to 32 kg. Zapraszam na test praktyczny.